Witajcie kochani na kanale, zapraszam na kolejny haul zakupowy. To będzie spożywka. Jeden jest produkt niespożywczy, ale przeważa spożywczak. Dobrze, to może najpierw mam to akurat pod ręką. Zestaw takich trójkącików, serki topione z mlecznej polany, śmietana, o smaku śmietankowym i edam, ser edam. To są dwa takie fajne kółeczka, wiecie, na kanapeczki w piątek i nie tylko, można, ale zazwyczaj w piątek, z racji tego, że po prostu nie jemy mięsa w piątki. To są serki zakupione w Tesco. Niestety parkunów nie mam, więc nie podam Wam, co ile kosztowało, ale no myślę, że ci, którzy w Tesco robią zakupy, to niektóre z tych rzeczy doskonale znają i pamiętają ich ceny. Również z Tesco taki dosyć spory kawałek sera salami. Bardzo fajny ser, bardzo taki specyficzny smak. Ten ser to 0,358 kg, 8,56 jego cena, również Tesco. Co jeszcze? To znacie. Teraz będzie coś słodkiego, coś co ja bardzo lubię. Znaczy no, ogólnie lubimy słodycze. Serki homogenizowane o smaku waniliowym z Cream Fields. Również Tesco. Te serki już u nas widzieliście w holu zakupowym a propos pączków na tłusty czwartek. Ponownie je zakupiliśmy, ponieważ będziemy robić deser. Ten deser nagram na pewno, więc jeżeli jesteście chętni do wypróbowania naszego kolejnego przepisu, prostego i szybkiego przepisu na pyszny deserek, to zapraszam. Również do tego deserku będziemy używać czekolady, ciemnej, gorzkiej czekolady z Tesco również. Wolumę 100 gram. Żelatyna Dr. Edgera, 20 gramów również z Tesco. Też a propos tego deserku, galaretka żelwe, smak wiśniowy. To będzie również do deseru, ale nie powiem Wam, czy do tego, bo mamy w planie zrobić dwa desery. Także to będzie po prostu a propos słodkości na stole. I również Tesco, rurki waflowe suche, takie, wiecie, fajny smaczek, dodatek do deseru, a również jako fajna, myślę, dekoracja i no wizualnie fajnie to wygląda. Jak jestem przy deserach i tego typu rzeczach, to pokażę Wam nasz ulubiony olejek, który wiecie, no olejek to te, które z Was, które pieką czy robią właśnie deserki czy coś w tym stylu. Ci, którzy z Was to robią, no to wiedzą, że olejki dodajemy właśnie do takich słodkich rzeczy. Jest to olejek z Delekty, śmietankowy, aromat do ciast, no. Ale równie dobrze można go dodać do deseru na zimno. Nie ma żadnych przeciwwskazań. My te aromaty właśnie śmietankowe uwielbiamy, dlatego kupiłyśmy od razu aż 3, żeby były po prostu w zapasie, bo wiecie co? Często jest tak, że nie mamy już, idziemy, a jest pełno olejków tych aromatycznych, tych aromatów, a nie ma akurat tego śmietankowego smaku, który nam najlepiej odpowiada. Więc to. Co jeszcze? Cukier puder, który z diamanta, również Tesco, który no wiadomo przyda się zawsze, czy to do deserów, czy do placków, czy nawet do jakichś takich obiadów na słodko, typu, nie wiem, naleśniki, placki ziemniaczane i tak dalej, i tak dalej. Maślanka mrągowska.
To jest, znaczy tak, my maślankę, ja bardzo lubię maślankę, chociaż już teraz jakiś czas piję jej mniej, ale mój brat uwielbia maślankę, więc myślę, że dziewczyny, jak robiły te zakupy, to pomyślały o nim. Ja uwielbiam, razem z dziewczynami pijemy bardzo często zieloną herbatkę właśnie z tej serii Bioactive. To jest z owocem maliny, bardzo dobra, ale ja również lubię, wiecie co, również z Bioactive zieloną herbatę z pigwą, bardzo dobra, i z pomarańczą, też jest pyszna. Te trzy, to są trzy moje ulubione smaki i tak samo mojej mamy, mojej cioci. Ta właśnie z owocem maliny, z owocem pomarańczy i z pigwą. Super herbatki, bardzo polecamy, pijemy bardzo, bardzo często i no przede wszystkim te właśnie z Bioactive. Kasza orkiszowa, Marysia również z Tesco. Ta herbatka również też z Tesco była. No, wy doskonale wiecie, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że u nas orkisz przewodzi w kuchni. I kasza orkiszowa tak samo uwielbiamy i jemy bardzo często na zmianę, wiecie. Raz orkisz w ziarnie, z jakimiś tam dodatkami sobie kombinujemy na obiad, raz kasza. Kaszę bardzo często używamy do sałatek różnych, które robimy, które bardzo lubimy jeść. Dobrze, to z żywności będzie wszystko, także tak jak mówiłam, spożywczak przeważył dzisiaj. I ostatnia rzecz, zbliża się już wiosna, mam nadzieję, że w końcu już na dobre zagości, wiecie, już nie będzie żadnych mrozów i żadnych jakichś mega deszczy. I kupiłyśmy nawóz do kwiatów, bo mamy kwiatki w ogrodzie, no, na terenie naszej tutaj posesji mamy kwiatki. Przede wszystkim ja już się nie mogę doczekać, kiedy pokażę Wam, no jak wiadomo, będzie cieplej, bo teraz na razie to mi się tak bardzo nie chce wychodzić na dwór i wiecie, nagrywać z ogrodu, ale czekam na to zniecierpliwie, żeby Wam właśnie pokazać, jak już tak zaczną zakwitać moje ukochane, znaczy nasze, bo dziewczyny tak samo jak ja uwielbiają róże, wszelkie kwiaty, ale róże to no, ja marzyłam zawsze o takim małym różanym ogródku, miejscu. I właśnie z tego względu, że będzie trzeba, wiecie, no, zająć się tymi kwiatkami z racji wiosny i sezonu rozpoczynającego się, to kupiłam uniwersalny, skoncentrowany nawóz z Biopon, jakby kogoś to interesowało, kto ma również ogród i kwiaty. To jest, wiecie co, wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich ozdobnych roślin domowych, balkonowych, tarasowych i ogrodowych. Więc taki, wiecie, naprawdę uniwersalny. Równie dobrze możemy go do naszych storczyków, które widzieliście i które znacie, wykorzystać, tak samo do anturii. Odpowiednio dobrane proporcje składników mineralnych zapewniają roślinom optymalny wzrost. Regularne stosowanie nawozu wzmacnia system korzeniowy oraz znacząco przedłuża okres kwitnienia. Także tak. Ten nawóz, ciekawa jestem tego nawozu, bo w zeszłym roku mieliśmy inny, więc i róże były przepiękne, kwitły bardzo, bardzo długo nam i tak naprawdę no obficie, no tak prawie do października chyba nam kwitły, nie chcę Wam tu skłamać, ale no we wrześniu jeszcze, długo, długo się jeszcze we wrześniu, wrzesień był ciepły, cieszyłam kwiatkami, naszymi pięknymi różami. No ja mogę o różach mówić i tak samo mogę je podziwiać, po prostu, wiecie, siedzieć i patrzeć, pić kawkę i patrzeć na te nasze różyczki, bo uwielbiam kwiaty wszelkie, a róże to już w ogóle. Dobrze, nie rozwodzę się już, bo ten hol zejdzie na zupełnie inny tor. Także nawóz do kwiatków. Wszystko Wam, słuchajcie, przedstawiłam, co było w tym holu zakupowym. Pod tym filmikiem otaguję Wam i
No może nie podlinkuję, bo mówię, to było tylko, jeżeli chodzi o sklep, to był Tesco. Ale w hashtagu znajdziecie na pewno pod tym filmikiem nazwę, czyli po prostu będzie to na Tesco. A to, jeżeli chodzi o nawóz, dziewczyny na pewno kupiły, bo nie pytałam, ale na 100% jestem pewna, że kupiły to w sklepie ogrodniczym tutaj u nas, w takiej, to jest w sumie nie sklep ogrodniczy, a taka no duży taki, my na to mówimy rolnik tutaj w Świeciu, ale to jest takie duże centrum ogrodnicze i przypuszczam, że tam to kupiły, bo jeżeli chodzi o rośliny i do nich takie, wiecie, różne potrzebne i specyfiki i tak dalej, to tam się zaopatrujemy. Dobrze, kochani, ja będę kończyła. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Widzów, którzy mnie na bieżąco oglądają, którzy są nowi, bo wiem, że są nowi widzowie, także bardzo serdecznie wszystkich bez wyjątku pozdrawiam, ściskam. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!